sierpniu 1950 roku 22 byłych fornali z obszarniczego majątku Nowy Świat założyło spółdzielnię produkcyjną. Do dziś noszą zaszczytne miano członków założycieli. Wnieśli do spółdzielni 240 hektarów ziemi otrzymanej z reformy rolnej, 23 konie, 2 krowy, 6 wołów i 13 wozów konnych. Mieszkali w napół zrujnowanych czworakach, konie postawili w rozwalonych stajniach, a ziemię uprawiali dosłownie gołymi rękami. Pierwsza dniówka obrachunkowa wyniosła złotych 10. Dziś spółdzielnia Nowy Świat jest potęgą w województwie poznańskim. Połączywszy się z 4 innymi spółdzielniami, uprawia 1500 hektarów, a swoim członkom, których liczy 270, wypłaca dniówkę w wysokości 140 zł. Kieruje nią 5-osobowy zarząd, na czele którego nieprzerwanie od 20 lat stoi ten sam przewodniczący. Spółdzielcy mówią do niego szefie albo Stachu. A na ile zgłoszeń dzisiaj? Jest, to leć na szczycie. Bo ten majątek miał hrabia Czarnecki. No tutaj jest nawet niemiło przypominać już, nie porównywać ten czas do tego, bo to było straszne, to życie za tego Czarneckiego. Mamy 18 miesięcy, nie dostali wypłaty. Narobić trzeba było, od rana do wieczora. I Tadeusz i Franek, wypięciu, we wrotki się zabierzecie i po nawóz polecie, wyładowywać nawóz na stację, nie? Resztę, coś się zostaje tam we sześciu, spuszczać mu zarożyto Frankowi, już, nie? Wy też po nawóz, minuty, raz, dwa, trzy, bracie i już, no, nie ma co, bo to szkoda wpada do tego. A, czasu. Dzisiaj jest coś możliwe, sucho, bracie, zboże i lecieć, no. To zaraz zrób to, tak. Weźmy pomóc tego zamontować i dobra. Pewno, to z początku była też, bo była bieda. Nic my nie mieli, to przecież nie było dobrze za nadto. Dopiero tak biegiem czasem dopiero się wszystko ułożyło. A zaro to było niedobrze. Nic nie było w spółdzielni. Okrówino było ich dziewko, kuni ich dziewko, świń ich dziewko, nic nie było. Przewodniczący zaraz w początku nie był, zaś troszkę później. I mówię, on zawsze przyszedł na pole, tak się uśmiecha, mówi, a będziemy pracować rok za rokiem, miesiąc za miesiącem, będziemy mieli lepiej, i no róbcie. A my też wesoło robili, bo jak będziemy robić, to będziemy mieć chociaż za te 10 zł. To mówimy, dzień na dzień, to trochę będzie przybywać. No i tak ta robota szła, nasz przewodniczący przyszedł na pole, to mówi, no jak wam się tam robi? A my mówimy, a bardzo dobrze, no bo nam się wesoło robiło, bo jak przyszedł, to już się zapytał, jak nam się robi. No to już to wszystko, to już mieliśmy tak, jakby my się chleba najedli. Czekaj, po klocka byś też spuścił. Może jakoś byśmy spuścili. A, no to po tym, tak, spuść po klocka i dobra, a pochodzę. A to jeszcze wybrał tam jakieś rury czy coś, nie miał zabrać. Weźmy z 10 rur cali 1/4. Pierwszy był traktor, kupiliśmy Lanz. Przewodniczący to kupił, ile się nie mylę, w Radomiu i dwie przyczepy. Tak, tam pojechał i tam kupił ten ciągnik. Cały, całe karty.
na nich jeżdżała. Górka, chłopaki, jak zjeżdżali, byś to widziała, całe spodnie brudne. A ja? Jak mnie tatuś woził tą zimą, to się sama wywracała. Albo jak my z Jan poszli do parku, nie, to się stale wywracałam, bo z jednym chłopcem miałam jechać do górki i on mnie puścił sam. I teraz lądowałam na dół, matko. Nie mówi się matko. Jest taka dyscyplina już dawno, z dawności i tutaj ludzie uczciwie żyją. Tam nie ma tego, żeby ktoś kradł, żeby spółdzielni mu roznosili, jak po innych spółdzielniach. Tak proszę pani, aby my tak kradli, to by my dzisiaj spółdzielni taki nie mieli, nic by nie było. Gdzie patrzyli kradzieży, to też wyjechali, kiepsko. U nas tego nikt nie robi, też żyjemy jak się należy. To lwański? Tak. Nie. To Pele. Pele jest negro, Pele śpiewacz. Był, ale już nie jest, bo już teraz nie jest. Bo teraz już nie gra, bo śpiewa. Myślałam, że ja tak na starość doczekam. Wszystko mamy. Mamy dom postawiony sobie, dwa pokoje i kuchnię, jeden jeszcze do góry pokój, łazienkę, skrytkę, wszystko my bardzo dobrze mamy. Bardzo dobrze. Teraz by się chciało żyć. A tu już człowiek nad grobem.
czym dla panów jest wolność? Wolność. Co to znaczy wolność dla was? Wolność. Co by się było wolność wypowiedzieć, na wszystko. Nieskrępowany człowiek był, pod strachem się żyje, tak pod takim, nie wiadomo co do kogo się mówi, co kto jest. Żeby byli wszyscy równi, jednakowo szanowani. A jak rozumiecie pojęcie, że władza pochodzi od ludu? Co to znaczy dzisiaj? To tylko się tak mówi, że od ludu pochodziła. Do tej pory nie pochodziła od ludu. Nie, bo dawniej się mówiło, że władza pochodzi od Boga, prawda? A teraz się zaczęło mówić od 30 paru lat, że pochodzi od ludu. Człowiek z Małpy, władza od ludu. Najpierw się go postawiło na ścianie, już się go zwróciło, pluło się, deptało po tą władcę. I to tak było. Teraz tak nie trzeba robić. A jak trzeba robić? Żeby to jakoś było, jak w innych krajach jest. Jak to widzicie dalej? Widzę. Dalej nie ma widzę. Moja zwyciężyła solidarność. To by było lepiej. Co to znaczy, żeby zwyciężyła solidarność? No, żeby była ta wolność, ta demokracja, wolność słowa, wolność jak, no, jakoś to inaczej. Nie dyktatura. Bo tak ma być, wszystko pod pokrywką i wszystko się fałszywie robiło. Tak. No ale to samo nie przyjdzie, to trzeba, musicie mieć w tym jakiś udział. No udział, no, my prości ludzie udziału też nie weźmiemy, jak nie będziemy mieli przewodnika do tego. Trzeba człowieka mądrego do tego, no. To my... Tak. Puścić, jak to mówił chłopa, to co on tam będzie robił? A puścić tu uczonego, dać mu plup, to nogiami w bruzda nie trafi. Bo tak będzie. Ja w biurze nie będę pisał, a dom panu plup, pan nie będziesz tego robił, co ja robię. Pan musi zrobić swoje i ja swoje. Czyli uważamy, że... Ze mnie trzeba wymagać, żebym dożył, no żebym dał to, a z pana trzeba wymagać, żeby pan dobrze prowadził. Tak, czyli uważamy, że każdy to, co robi, żeby winien robić dobrze. Dobrze. Tak. Dobrze. W ogóle mi się przedstawia, że nie o to człowiek walczył, jak dzisiaj wygląda. A o co pan walczy? No o to, żeby była równość, żeby była jakakolwiek swoboda. No klasa robotnicza, jak oni mówią, chłop z robotnikiem rządzi dopuszczony. Owszem, on tam jest, ale nie ma nic do gadania, bo proszę pana, on jest ujarzmiony, bo to mu się to każe robić i on musi to robić. Jak do tej pory było, może to się z czasem zmieni, nie wiem, ale... A wierzy pan w to, że się zmieni? Ja wierzę, bo przecież cała Polska dąży do odnowy. Cała Polska. Wszyscy i Solidarność, i tworzą się związki zawodowe, całkiem inne, wszyscy chcą tej odnowy. Chciałby także i chłopów. Ta władza się w ogóle nie daje dla narodu. Jaka władza? Krzyże z kościołów, ze szkół powyrzucali. Jaka z tą władzą? Przecież bo rozmawialiśmy, że tak. Nawet na poświęcanie pójdzie, ale ci do naczelnika po pozwolenie. Czyli tu jest władza, 95% nas jest w kraju. A ich co jest tych niewiernych? To oni mają nami rządzić? Za świnie tyle, ile się rolnikowi opłaci, to się będzie chować więcej, także i państwo będzie mieć. No ale cóż, świnia kosztuje teraz załóżmy te 6 tysięcy tam taka świnka, ona zjada na 10 może nawet. Taka świnia musi rosnąć te 250 dni. Co najmniej, jak dobrze rośnie. Tak, jak dobrze rośnie 250 dni. Weźmy, prawda, 2 kg kartofli dać jej. Naraz to je tylko takie dwie garstki. No to co tam, po czym będzie rosła? No to jest tylko, to jest tak praktycznie się tłumaczy. Praktycznie tak jest. No i na każdy raz przecież te kilogram śruty musi też tak samo zjeść. To weźmy bez 250 dni, to jak słyszałem minister powiedział, że kosztuje, że na 3 metrach, no
ja bym się na bardzo nie chciał dzielić 3 metrami jednego tucznika. A ja to tak powiem prostym sposobem, że nie odstawię, bo potrzebuję sama zjeść. Dziś pożyczę od ciebie, a jak zabiję, to świat, tobie to oddam i drugiemu oddam. No i z jakiej racji, jak ja poszłam sobie do miasta, panie święty, no coś kupić jakiegoś tłuszczu, no. Czy jakiegoś oleju, czy margaryny w końcu. No nic, ani margaryny nie ma, oleju nie ma, kwasku nie ma, sody nie ma, no nic nie ma. No panie święty, no to przecież mleko oddajemy. No jak margaryny nie ma, no to co jeść? U nas jak się świnia zabije, to się świnia składa. Szynkę ma, żeberka ma, schab ma i ucho ma i wszystko. A w mieście to się widzi tylko, że wyobraża się, że się świnia składa tylko z łogonów i z uszów i zełbów. Ja w mieście tyle spotykam widzę kości tylko, ale wołowe. Gdyby to było gdzie kupić, to by te świnie sprzedał, a kupił sobie te parę kilogramów. U mnie na przykład wezmę tę połówkę, tu mnie leży, a tam ktoś w mieście nie ma co jeść, no bo u mnie się zalega, to i psuje się. Też taką przecież połóweczkę sobie w lodówkę umieścić, a jeszcze przy teraźniejszej polityce energetycznej wyłączę światło 2 dni, jak to bywało, przecież nie ma w tym roku. W ogóle nie ma co robić, trzeba spożywać, jak mówię, aż kości z garka wystają. Wcale się nie nastawiam deka oddać, jak będzie. Jak będą takie warunki, jak obecnie są, to deka nie oddam. Powiedzieli, ziemia jest dla tych, którzy na niej pracują. To jest ustawa PKWN-u. Jeszcze wpisana była w manifestie lipcowym. To było. To my wszyscy, chłopcy się cieszą, ale teraz będzie dobrze. Dobrze mają. Zaczęli nam stosować i namawiać nas w ogrody kwitnącego złodziejstwa, kwitnącej biedy, jako była spółdzielnia produkcyjna. Po październiku zdawało się, że się skończy. Już chłop indywidualny zaczyna, będzie żyć, to tamto. Zdawało się, jest pewna odwilż. Była. Dokąd nie odrośli kombinatorzy, złodzieje i znowu się chłopa goni. Trzeba pójść do naczelnika, on siedzi jak dygnitarz, jaki przydziel. Jak zna, to przydzieli, jak nie zna, nie wsadzi, tam 2003 to nie przydzieli. Jak należy do partii, belka dostanie, tego dostanie, no, a my bezpartyjni to... Panowie, no to jak, nie myśl sobie pan, że my ślepy chłop, to nic nie rozumie. Popłacali niektórzy na ciągniki. To tam, to. Należycie do partii, to będzie ciągnik. No, nie jesteście towarzyszy sobie na to, jak to tylko partia będzie jeździć na ciągnika? To rolnicy. To partia na ciągnika tylko będzie jeździć. Ja tak myślę, że wszyscy są Polacy. Milicjant. Pokaże legitymację, mają swoje konsumy, on se kupi buty, on se kupi wszystko, mają swoje kasyna, a reszta naród... To jest zwykła dyktatura taka. W naszych rejonach ludzie się chcieli rozbudować, bo powstało budownictwo i naprawdę dużo podciągnęli ludzie. Już to dziadostwo się zakończyło, to tak się częściowo, co było kiedyś, przed wojny, że kołkami podpierali, szopy różne i chcieli produkować i chcą produkować dalej. No ale u nas teraz w GS-ie znowu urwali, ale w innych GS-ach pokrzywami. Trawo zarosło, belki, blachy różne w innych rejonach, co się nie budują, bo są pobudowani i dobrze mają. Tam nie wolno pojechać i kupić materiału, bo lot na łapie i już płaci, bo on wielki złodziej w Polsce. W Polsce jak bierze materiał stamtąd czy stąd, to nie jest żadnym złodziejem. Jeżeli ma z gminy zaświadczenie, że i plan, i on się chce pobudować, to on by mógł sobie wynająć samochód, bo to jest polski samochód, jak i pracownik polski. My się znamy na to wszystkie. Chłop rozumie, tylko się wymówić nie umie. To się wygadać, nie wolno było się chłopu żeby wypowiedzieć. Żeby takiego łapcia nie było. No 350 chłopem, no cholera, mało nie metr żyta. Panowie, czy to jest tyle lat po wojnie, żeby maszyny mieć i żeby kosztowała ponad 100 metrów żyta? Czy sobie pan wyobraża 100? Za tego gibułki to choć było co zjeść. Nie było byliście kartek. Niegłodni. Nie było kartek. Nie było kartek. Też wolność a dziś była, do czego dziś doszło? Nie było. W Poznaniu 30 trupów, 28. W Gdańsku ile? I teraz na nowe trupy zanoszą. Jest na straszny z polskim rajekiem. My przy boku wnioska, a my możemy być sami. Na tyle Polska duża, że mogłaby być sami. Czy nie mamy zdolnych ludzi w Polsce?
Jeśli my Wałęsę nie poprzemy, jeśli my mu nie damy warunków moralnych, materialnych, to on sam by tak nie zrobi, to nie ma mowy. Tu wymaga rzecz postawy narodowej. Nie ma mowy. Ja teraz przepowiem. Czekaj, daj powiedzieć chłopu. No ale Cicho, o wynik. Jeżeli wszyscy, cały naród chce, żeby było dobrze, musimy zrobić drugi podział. Stworzyło się dwa obozy, partia i niepartia, złodzieje i pracownicy. Musimy się podzielić i ktoś musi wziąć górę. Albo ci ludzie, którzy pracują i chcą dobrze, albo ci, co kradną, a ci, którzy nie umią rządzić, niech się wycofują, bo to z tego nic nie będzie. My najpierw zacznijmy od dołu. Uważnie. W naszej gromadzkiej radzie trzeba by zrobić robotę. W gminie. Tu jest władza taka prawie familijna, tak jak po moim zdaniu. Pociotki. Sama Bychała tutaj opanowała Krzysztofów. Gdzie jaka instytucja, to ich jest wszędzie pełno. I tak jeden drugiego wpycha tutaj. I oni się trzymają kupy. Także nasze skargi nigdzie nie reagują. Gdyby nie popierali w okręgowym oddziele... Wyższe władze, w ministerstwie. To on by inaczej to działał. Rządził. Ale jak słyszę, to żadne skargi nie są skuteczne. On bo wszyscy robi... palce w jednym maczają, jednym wiedzą i to idzie. Magnes mają i ciągle do siebie. Wyższe instancje. Bo ma i to dlatego tak jest. No, a my tu nie możemy jego podważyć i właśnie musimy się jakoś brać do kupy. I od nowa. Żeby ta od nowa była tak. Prawdziwa. Jak oni mogą tak nas traktować? Związek dyrektorów zarejestrowali, a naszego związku nie chcą. Chłopskiego. Za to, że my tak ciężko pracujemy. Wolę tego, jak ja mówiłam paniom, że po prostu wprowadzają tam odgórnie w błąd, że my jesteśmy przeciwni socjalizmowi, że ten ustrój nam nie odpowiada. Nie prawda. A przecież chyba, jak to myślę, każdy ustrój to jest dla nas ustrój. Tak jest. Ale jaki on musi być sprawiedliwy. Tak jest. Nie na wybranych. Nie wlazisz mu, nie na wybranych. Za stół, za urząd, o nas, bo nam dają jakieś produkty, powiedzmy, które my tego nie umiemy produkować, a jako rolnik umiemy, powiedzmy, tylko te świnie chować. No i co więcej? No te cielęta, jałówki, to wszystko, mleko. No a ziemniaki, buraki, podstawowy cukier, jak pan uważa, panie Wojciechu? Jakby nie rolnictwo, to co by... Tak. Sam minister by się nie usłodził herbaty, jak był chłodnią pracował. PGR, majątek mu napracuje? Świnie tam zdychają w PGR-ach. Tak. Ławce widziałam na własne oczy, pokazywały. To ja mam kilkanaście i żadna mi nie zdycha z mojej pokoju. Procenta miały 25 kilo. Bójcie się, bo to jest klęska. To chłop na wsi na przykład i ja. Brak mi było ziemniaków. Wzięliśmy wysłodków, trochę tego, trochę upego, żeby iść dokarmić to proszę, żeby szło. Ale u tak chłopu? To jest marnotrawstwo. Oni chłopa powinni szanować, kurę i całować. Tych państwowych gospodarkę, to my nic nie mamy. Przecież to z tego nic nie będzie. Po coś to tylko okłamali ich, wprowadzają ich w następny błąd. I znów będą żałować, ale będzie za późno. Więc uważam, że trzeba na to oczy otworzyć i... Tak jest. Bo inaczej nie możemy bezczynnie siedzieć. Przecież mogą przyjechać do nas na wieś, porozmawiać z chłopami. Czego to słuchać tylko relacje ze strony tych, którzy popierają na przykład kółka? Oni nas muszą, pani Ruchlicka, wyprowadzić na drogę, bo bez nas życia nie będzie. To jest jasne i proste. My jak nie będziemy produkować, to miasto... Co z miastem zrobi? To nie jest prosta sprawa. My sami sobie jeszcze damy radę. Bo tak, zatniemy kurę... Tak. Zjemy jajko, wydajemy mleka, a miasto na co? Albo, prawda? A miasto na co będzie czekać? Muszą nam iść na rękę i muszą nas zrozumieć. Po prostu bez nas muszą zrozumieć samych siebie. Bo jak my im nie damy, zginie świat. To nie ma mowy nawet. My się tu mocno zastanówmy, że jesteśmy tu na obecnie, na całej sali, tu samo rolnictwo jest. Że musimy produkować, bo mamy 35 milionów przesło narodowości, to trzeba się mocno zastanowić, że to polskie bracia tam są, tak? W fabryce, kole fabryki, na urzędzie, przed urzędem, na ulicy, to nasze wszystkie bracia są. Ile partiów jest, to wszystko się składa z Polaka. Nie z kogo, jako jesteśmy Polacy. To szanujmy się przecież w tym miejscu, że ten rolnik tak wziąć go z toru, wyrzucić,
do takiej brędzy, do tego stepu, tam w Fosę, no bójta się Boga. To jest niemożliwe rzeczy i jest coś, co żyć. Ale nie możemy się z tym pogodzić, że po wojnie w ruinach nasz kraj stał i mógł się wyżywić. Dlaczego się dziś nie może wyżywić? Przecież ta sama ziemia, ten sam kraj, ci sami ludzie. No do czego to doszło? Kto jest temu winien? Ja uważam, że my rolnicy, czy to dziady, czy pradziady nasze, byliśmy tak życi ziemią i tak trzymamy się tej ziemi, a jeszcze tym bardziej, że jest naszą własnością. Nie mogę się z tym pogodzić, jak kto wydał taką ustawę, żeby zdawać rolnikowi na rentę pole. Po co? Ja muszę swojej córce czy synowi zdawać aż bez państwo na rentę pole? I być to dziecko ja tylko robię jako dzierżawca on jest? Przecież on nie jest, to nie jest jego własnością. Po co to robić? Na co to robić? Proszę państwa, dzisiejsze renty do czego doprowadziły? Jeżeli miał gospodarz 3 czy 4 hektary ziemi, to on na tych 3-4 hektarach ziemi trzymał 12 sztuk świń i trzymał 3-4 krów. A gdzieś dziś co jest? Dziś wzięły to pole SKR-y i mają? Jaką mają korzyść? Gdzie to świnie są? Gdzie te krowy? Gdzie to mleko jest? SKR-y i kółka tylko nam dawały i dają straty. W ogóle to nas gubi do przepaści i my sami przepadniemy w tym wszystkim. Po co to jest? To powinno być rozpędzone na cztery strony świata. Tam są ludzie, którzy pracują i powinni im dać za jakąś pewną odpłatnością i dać każdemu rolnikowi indywidualnemu. I on, proszę pana, z tych 10 hektarów, to każdy z nas wyżywi Polskę. I nie trzeba na nas z zagranicy sprowadzać chleba. Tylko nie ma gospodarza. W tej chwili nie mogę powiedzieć na Jaruzelskiego. Dopiero się okaże. Polak umie gospodarzyć, tylko jest to nie umie Polaka szanować. Za mocno przyciskany. I nie ma, to, to jest właśnie cały nie gospodarz. Ma co produkować, a przecież go, to jest cały 10 palcami, nie? Samymi palcami nic nie zrobi. Żeby widę bratkowało, u mnie w uborze to są widły raptem 20 cm zęby tylko mają, a widły powinny mieć do 40 cm. Tak się zjadły już, no i nie ma gdzie kupić. To znaczy, że nie ma gospodarza. My siebie możemy zaliczyć do gospodarza. My siebie możemy zaliczyć do gospodarza, ale gospodarza w skali państwowej kraju to nie ma. Na wiele nasz kraj stać o tak, byśmy żyli, żeby był gospodarz. Ale jak gospodarz kradnie sam siebie, no to skąd będzie gospodarz? No jak to może być gospodarz? Ja od góry się będzie inaczej. Przez 30 parę lat polski ludowi kłamie się nadal w telewizji, w radiu, że solidarność to na przykład jest rozbijanie chłopa, a przecież jest odwrotnie. Bo jest rozbity chłop, jeśli będzie w kółkach, gminnych kółkach, ośrodkach tych rolniczych, będzie tam w stowarzyszeniu plantatorach, będzie tam w innych organizacjach, to jest rozbicie chłopa. A jeśli powstanie rzeczywiście taka organizacja, jaką my chcemy, chłopska, żeby się tu zrodziła u nas, nie statut, żeby tam układany był wysoko w górze, gdzieś na wysokich szczeblach administracji państwowej, tylko tu, u nas, żeby powstał ten statut. Wtedy będzie chłop zrzeszony, będzie miał jakieś prawo gdzieś się upomnieć. Nie o to się rozchodzić, bo on się politycznie upomina, tylko żeby się upominał o swoje interesy, o swoją krzywdę. My chcemy tylko działać społecznie, to tylko jest skalowanie organizacji Solidarności Chłopskiej, że to będzie jakaś organizacja polityczna i tak dalej. My tylko chcemy działać społecznie, kontrolnie, żebyśmy mieli jakieś wpływ na różne decyzje w gminie. My nie chcemy nimi rządzić. My rządzimy we własnej swojej gospodarce. Ale nam chodzi o to, owszem, my szanujemy naczelnika drugiego, dziesiątego czy dyrektora, ale niech on będzie dyrektorem czy naczelnikiem czy innym sekretarzem z prawdziwego zdarzenia. A nie my pójdziemy w jakiejś sprawie się odezwać, to on, co on ma z nami do gadania? Absolutnie nic, co ty tu chcesz, człowieku? Ale wyciąga się do nas ręce, dawaj mleka, dawaj świnie, dawaj wszystko. O to nam chodzi. My nie stworzymy partii, my nie będziemy partią. Partie to już są, nas partie nie obchodzą. Nas polityka nie obchodzą, my chcemy produkować, my chcemy mieć możliwość produkować. Polityka nas nie interesuje, chłopu. Chcemy, żeby mieliśmy narzędzia rolnicze. Żadnej polityki nie stworzymy na wsi. Proszę pana, kto ma czas na polityką chodzić? Tak tam tuleje, tam leć, tam zwoź zboże, bo tam krowę doić. Kto będzie politykował? Nikt. No ale może się boją, że tak będziecie rozliczali to administrację i tego się trochę. Właśnie, o to chodzi. O to chodzi właśnie. O to chodzi, że my chcemy rozliczać każdego. Sami siebie.
ci to każdy to się boją, że im się utnie do tego. O, koryto im się urwie, proszę pana, ale my polityki nie chcemy. Dlaczego ci się boją? My chcemy, żeby Solidarność Chłopska, ten nasz związek oddolny, żeby była kontrolerem społecznym. Na chłopski rozum tylko powiem, skoro my pragniemy odnowy w Polsce, no to trzeba od nowa wszystkich zmienić. Nowych ludzi mamy na stanowiskach, powiedzmy po szkołach i wykształconych, mamy też i trzeba tych wszystkich zwolnić, nowych postawić, tak trzeba im powiedzieć. Tak pracujemy od dzisiaj, od dziś się zmieniło, od dziś no, od nowa jest i od dziś istnieje. I te wszystkie władze, od górnych do najwyższych władz, do najniższych, pozmieniać? Tak, zanim przyjdzie drugi nauczy się kraść, to trochę odżyjemy. A ty policzy tam też. My powinniśmy, jako obywatele Polski Ludowej, polegać tylko na rządzie, że rząd, dlatego się nazywa rządem, Sejm Sejmem i tak dalej, że powinien myśleć o całości kształtu naszego kraju. I powinien się tak ukierunkować, żeby nie był nikt pokrzywdzony. A jak o to już nie dbają, to niechaj panie rząd jakoś zorganizuje jakichś specjalistów, niech zbudują jakąś fabrykę chleba, mięsa, a rolnictwo wziąć zakopać, chłopów zebrać w jakiś dół z przepaścią, wsiąść duży spychacz, zepchnąć, zarównać ich ziemią i sprawa załatwiona. O nas decyduje władza tylko. Nie możemy decydować o sobie sami. To proszę, dlaczego oni teraz się zwracają o jakość produkcji? Kiedy nie mamy u nich zaufania i nie chcą nam zaufać, to proszę, niech się nie zwracają po żadne produkcje do nas. Niech produkują sami tam, gdzie siedzą przy gabinetach. Na tych czerwonych krzesełkach i dywanikach. Ale ja nie mogę się jeszcze z tą sprawą pogodzić. Dlaczego ten, który doprowadził do tej ruiny, nie stanie dziś w telewizorze, tak jak kiedyś, pomóżcie, pomóżcie! Tak? A myśmy pomagali jemu tych willi stawiać. Pomagaliśmy mu i on powinien nam dziś pomóc. Albo druga sprawa, powinien, jeżeli doprowadził do takiej ruiny, czy to Gierek, czy Jaroszewicz, jakie oni mają kapitały, to nasze państwo dziś stoi w długach, wysprzedać wszystkie majątki ich, spłacić długi. I proszę państwa, na pewno by do tego nie doszło, co dziś jest. Ale nie każemy tych władz, nie każemy, bo oni mają poparcie, bo na nich nie ma kary. A dziś ten, który skłócił 35 milionów ludzi i dziś do tego stopnia doszło, żeby brat brata bił czy zabijał? Po co to? Kto to jest? On powinien stanąć przed telewizorami i myśmy się powinni patrzeć, jak go rozszarpią na cztery strony świata. Dziękuję. Niemcy gramy pierwsze skrzypce. Tak mówił, tak myślał i tak postępował Albert Forster przez całe swoje oddane Führerowi życie. Za to zapłacił głową. Od wczesnej młodości wodził zakochanym wzrokiem za ideologiami narodowego socjalizmu. Z nominacją Hitlera na wodza nazistów przyjechał do Gdańska w cywilu. Ale rychło zobaczył, że trzeba uderzać w inną nutę. Amen.
pisze w swojej gazecie. Z powrotem do Rzeszy, precz z traktatową samowolą. Polacy coraz bardziej bezczelni. Gdańsk jest wolnym miastem, ani tu, ani w Niemczech faszyści nie mają jeszcze władzy. Oto wrogowie Wielkiej Rzeszy w oczach Forstera. Niemcy komuniści, Niemcy socjaldemokraci, Polacy. Wiedzą faszystowskim patronuje hasło śmierć marksizmowi. Obietnicami, kłamstwami, demagogią i kastetem ich partia rośnie i zdobywa wpływy. Hitler, zadowolony ze swego pupila, daje mu wolną rękę we wszystkim. Cel uświęca środki, a rozmiłowane w marszach i krzykach bojówki nie będą się zastanawiać nad sensem haseł. Przyjechał w jednym tyrolskim ubraniu i z kartonowym pudłem, ale teraz na dobre zapuścił w Gdańsku korzenie. Trzęsie senatem opanowanym przez jego partię. Honorowe obywatelstwo, dyplom i stroje godne prawdziwego Niemca. Może tak, albo lepiej tak, czy raczej tak. Nie, mundur Gruppenführera SS będzie najlepszy na wielki dzień. Gauleiter żeni się, a świadkiem sam Hitler. Gdańsk od wieków związany był z Polską, choć ostatnio Polacy stanowili tu mniejszość. Nie musieli manifestować swojej odrębności, póki atmosfera wolnego miasta nie została zatruta czadem faszyzmu. Można zawierzyć traktatom i układom, kiedy jedni uparli się grać pierwsze skrzypce, innym pozostawiając najwyżej bęben. Jak koń trojański, holownik nazwany imieniem Gauleitera, wprowadza do portu gdańskiego słynny pancernik Schleswig-Holstein. Hitler mówi o korytarzu gdańskim, a Forster o groźbie polskiej agresji. Strzały z dział tego pancernika rozpoczną za kilka dni II wojnę światową. Kiedyś ze sobą współżyli. Dziś jedni są ofiarami, drudzy katami. Polscy pocztowcy pierwsi zostali rozstrzelani za to, że stawiali opór narodowi panów. Spotkał los wyznaczony przez faszyzm pod ludziom. Obóz koncentracyjny Stutthof na Mierzei Wiślanej, budowany przez gdańskich Polaków dla siebie i dla innych. Obok więźniów z całej Europy siedzieli tu także niemieccy antyfaszyści. Euforię zwycięstwa jednych, inni muszą płacić wolnością i życiem. Czy historia puści to płazem? Niemiecki film dokumentalny pokazuje bez żenady nową akcję. Verlassene Wohnungen polnischer und jüdischer Auswanderer werden gesäubert und für Volksdeutsche bereitgestellt. Jeszcze chwila, jeszcze sekunda, już! Hitler ślubował nosić w mankietach spinki z hrebem Gdańska, póki to miasto nie wróci do Rzeszy. Dziś przyjechałby dopełnić ślubu, a Gauleiter Forster wita zwycięzcę.
Führer haben das Unrecht von Versailles gegenüber Danzig wieder gut gemacht. Sie haben von der Danziger Bevölkerung den polnischen Druck weggenommen, der seit 20 Jahren auf ihr gelastet hat. Sie haben den Danzigern durch die Heimholung ins großdeutsche Vaterland das Leben wieder lebenswert gemacht. Die Danziger Bevölkerung, Männer und Frauen, Knaben und Mädchen, danken Ihnen, mein Führer, aus übervollem Herzen für das Geschenk der Freiheit und dafür, dass Sie hierher geeilt sind, um die Heimkehr dieser deutschen Menschen ins Reich persönlich zu vollziehen. Kolejny awans Forstera jest logicznym następstwem jego zasług. Faszystowski system potrzebuje ludzi jak on. Ludzie jak on tworzą ten system. Prosił Führera, żeby do jego okręgu włączyć Bydgoszcz, gdzie będzie mógł porachować się z Polakami. Jest teraz panem życia i śmierci 2 280 000 ludzi. Forster pokazał, że ma dość energii i narodowo-socjalistycznego ducha. Jest zręcznym organizatorem i dobrym reżyserem mitingów. Sztandary wypełnią luki między luźno stojącymi faszystami. Dźwięki marsza zagłuszą wątpliwości tych Niemców, którzy pozostali jeszcze trzeźwi. Równiej, w nogę, więcej entuzjazmu. A ci, którzy tu zawsze mieszkali. Obwieszczenie. Ażeby bezczelnemu zachowywaniu się pewnej części ludności polskiej zapobiec, zarządzam, co następuje. Obywatele polscy obojga płci mają obowiązek przed reprezentantami władzy niemieckiej, jak dalecy ci ostatni rozpoznawalni są przez mundur czy opaskę na ręku, ustępować z drogi. Ulica należy do zwycięzców, a nie do zwyciężonych. Obywatele polscy płci męskiej mają obowiązek kłaniania się przez zdejmowanie nakrycia głowy wszystkim przewodzącym osobistościom państwa, partii i sił zbrojnych. Noszenie polskich mundurków szkolnych, czapek z odznakami itd., jak również noszenie przez polskich urzędników kolejowych i pocztowych polskich odznak państwowych jest zbronione. Zakazuje się, szczególnie młodocianym, gromadzenia się na ulicach i na skrzyżowaniach ulic. Kto niemieckie kobiety i dziewczęta napastuje i zaczepia, będzie przykładnie ukarany. Polskie kobiety zaczepiające lub napastujące Niemców będą doprowadzane do domów publicznych. Ci Polacy, którzy jeszcze nie zrozumieli, że są zwyciężonymi, a zwycięzcami my i którzy przeciwdziałać będą powyższym rozporządzeniom, podlegają najsurowszemu ukaraniu. Torn, dnia 27 października 1939 roku. Der staatliche Polizeiverwalter Weberstedt. Vollmacht pełnia władzę od Führera. Wir sind nun vom Führer als Treuhänder der deutschen Sache für dieses Land eingesetzt worden mit dem klaren Ziel, dieses Land wieder deutsch zu machen. Es wird daher unter aller ehrenvollste Aufgabe sein, alles zu tun, damit schon in wenigen Jahren alle polnischen Erscheinungen, ganz gleich welcher Art, beseitigt sind. Das gilt besonders für die völkische Bereinigung dieses Landes. Wer zum polnischen Volkstum gehört, muss dieses Land verlassen. Die Zeit einer klaren, reinlichen Scheidung der Geister ist jetzt gekommen. Dieses Land soll und wird deutsch bleiben für alle Ewigkeit. Bezbronni dziś muszą znaleźć jakąś sprawiedliwość jutro. Historia nie może puścić tego płazem.
Profesor dr Szpaner własnoręcznie kwituje odbiór surowca. Spożycie mydła na głowę w Niemczech należy do najwyższych w Europie. I dlatego surowiec, którego egzekucje i obozy dostarczają w obfitości, powędruje do laboratoriów fabryki mydła. Faszyzm jest u szczytu powodzenia. Zwycięstwa na wszystkich frontach, szampański humor, jasne perspektywy. Kopernika nikt nie pyta o zdanie. Kiedyś odegrał swoje pierwsze skrzypce w astronomii, więc musi być Niemcem. Gips zastąpi się brązem po zakończeniu zwycięskiej wojny. Ale zwycięstwa nie widać. Na odwrót front coraz bliżej. Teraz przyjdzie zapytać historii, czy puści płazem wszystkie zbrodnie tolerowane przez spokojnych gdańszczan. Wojnę znali dotychczas ze zwycięskich komunikatów prasowych. Stutthof był o kilkanaście kilometrów od miasta. Szpitale polowe już tu. Trudno grać pierwsze skrzypce z ręką na tym blaku. Hitler powiedział kiedyś, a Forster powtórzył ślad za nim, że trzeba uwolnić ludzi od głupiego, poniżającego przesądu, jakim jest sumienie i moralność. Dopełnia się rachunek krzywd. Więźniów ze Stutthofu ewakuuje się, ale jest za mało barek i większość ginie. Oto hitlerowski porządek świata. Tego porządku i cywilizacji bronić ma Volkssturm. Teraz po nie w czasie przerażeni cywile zadają sobie pytanie, dlaczego ulegli tym umundurowanym szarlatanom? Dlaczego uwierzyli w swoje nadczłowieczeństwo? Dlaczego tak słodko słuchało im się, kiedy Forster grał swoje pierwsze skrzypce? Przekwaterowanie najlepszą ochroną dla matki i dziecka, głosi napis nad wiecem partyjnym. Jakże zmieniły się hasła i jak zmienił się główny ich autor. Historia nie puszcza płazem takich zbrodni, ani tym, którzy je planowali, ani tym, którzy do nich zagrzewali, ani tym, którzy tylko zachowali bierność. Gegenüber Danzig wieder gut gemacht. Sie haben von der Danziger Bevölkerung den polnischen Druck weggenommen, der seit 20 Jahren auf ihr gelastet hat. Sie haben den Danzigern durch die Heimholung ins großdeutsche Vaterland das Leben wieder lebenswert gemacht. Die Danziger Bevölkerung, Männer und Frauen, Knaben und Mädchen, danken Ihnen, mein Führer, aus übervollem Herzen für das Geschenk der Freiheit und dafür, dass sie hierher geeilt sind, um die Heimkehr dieser deutschen Menschen ins Reich persönlich zu vollziehen.
Albert Forster wrócił na koniec do cywilnego ubrania. Zbiegł do Danii, ale wydany przez Anglików stanął przed polskimi sędziami, licząc na ich sumienie i na ich moralność. Tak też był sądzony. Skazany został na śmierć. Twierdził, że jest niewinny, że nikogo własnoręcznie nie zabił i że ręce ma czyste. Te same ręce, które podpisywały rozkazy, ściskały dłonie oprawców i unosiły się w faszystowskim pozdrowieniu. Tylko tyle. Wynalazki przemysłowe w Europie. W czasach, gdy Europa rozbrzmiewała stukotem kół kolei żelaznej, pewien młody niemiecki żołnierz na zawsze odmienił oblicze współczesnej komunikacji. Elektryczne pokolenie. Rewolucję przemysłową XIX wieku napędzała para. Maszyny parowe zmieniły życie w Europie. Zautomatyzowały fabryki i zrewolucjonizowały transport. Wydawało się, że zostaną z nami na zawsze. Ale niebawem rzuciła im wyzwanie nowa, przyszłościowa energia, elektryczność. W XIX wieku elektryczność, z tajemniczej naukowej ciekawostki, awansowała do rangi siły napędowej nowoczesnego świata. Jak na ironię, pierwsze praktyczne zastosowanie elektryczność znalazła właśnie na kolei. W owych czasach często dochodziło do tragicznych wypadków, ponieważ maszyniści nie mogli wiedzieć, czy tor, na który wjeżdżają, jest zajęty czy wolny. Dlatego koleje zaczęły montować wzdłuż torów prymitywne telegrafy, dzięki którym zwrotniczowie mogli zawiadamiać kolegów o nadjeżdżającym pociągu. Te wczesne telegrafy uruchamiały zwykły dzwonek. Zwrotniczy zawiadamiał następną stację, że pociąg wyrusza na szlak. Mógł też poinformować, jaki to pociąg. Najpierw jeden sygnał. Pytanie, czy tor jest wolny. Tor wolny. Teraz pokażę im, jakiego pociągu mają oczekiwać. Wiadomość odebrana. Zasilany z baterii telegraf kolejowy był pierwszym narzędziem błyskawicznej komunikacji. Wszystko pięknie, ale ten prymitywny system umożliwiał przesyłanie tylko najprostszych informacji. Człowiekiem, który dostrzegł w elektryczności sposób na unowocześnienie łączności i transportu, był młody niemiecki inżynier Werner Siemens. Siemens